Zuda budłej, swoje. Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Tutaj jedna dziedziczka naprzeciwko naszego Lakina w kawiarni otworzyła japońską restaurację. Tutaj są biura, ostatnio oddali dowody własności, także masę ludzi się wprowadziło do biur. I tu w przeciągu, zaraz po wirusie, wpompowano dużą ilość pieniędzy na sklepy, jadalnie, maleńkie restauracyjki. A tu chodziłem koło tego Lokina jak kot koło miski mleka. No i zdecydowałem się z kolegą. Nasza inwestycja to jest 400 tysięcy juanów. To jest zaraz niecałe 60 tysięcy. 7 razy 7, 40, tak, 65 tysięcy dolarów. A mamy dwóch pracowników. Łoda mężczyzna, bo się łoda. Czyli łajda. Okej. Dingwei, ja. Okej. Testujemy właśnie nowy system, który Lokin zafundował nam. Zafundował nam. Sprawdzamy system, bo ostatnio wyrzuca klientom za duże opłaty. Miasto nam pozwoliło, znaczy nie tyle pozwoliło, co ta część jest akurat nasza i się zgodziła ta rejonizacja, żeby dołożyć te dwa stoliki. Na początku była tylko ławeczka, którą widzicie w głębi. I teraz tak, dwóch nas jest, ja i kolega, brat znajomej dziedziczki. Na marginesie nie rzęcie się z dziedziczkami, które mają braci, bo rodzice wtedy muszą dzielić na pół majątek. Ale tak na marginesie. Na zdjęciu Andrea Latuada, ona projektuje smaki kawy i jest twarzą Lakina Coffee. Dinglama? Ha? Okej, zaisiama. I oni kankamba, rugo de dziaga, szanse da ba, szanse da dziaga, czy te sanszu, kłajcie. Mejcu, ciszy kłajcie, mianga mejszy, to taj dwe, taj gwela, no ma, no ma nasi. Ja, 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 wszyscy da, wszyscy kłajcie, jak i la, ranhona, da, że na, da, da, mejcu, da, że są, maiga, fuiga. Sprawdzam właśnie system, bo ostatnio policzył 5 dolarów za kawę i się klientki wściekły. A tutaj jest taka okolica, że dziedziczki z biur przyjeżdżają i które pracują tutaj, jest dosyć popularne. W głębi mieszkania niskopoziomowe, sześciopoziomowe. To jest teraz szczyt snobizmu, mieszkać do 6-8 piętra w niskich blokach, wysokich blokach. Można dostać deprecję. Mima na na. Semana, da de mima, dłużej. Bafentang, de. Znaczy, bing, de. No i właśnie testujemy zamówienie. Przepraszam, że przełączam się z polskiego na chiński, tak na zmianę. Przejdę dookoła, tylko sprawdzę, bo muszę wpisać hasło tutaj do naszego systemu. Mimana, okej. Okay. Fuma? Shisa. Shisa, okej. Hajo. Ma, zandora, de. Hajo, no. Wciąż nam system szwankuje, no ale to są, jak to się mówi, przeziębienia, czy bóle dzieciństwa, czy choroby dzieciństwa, które trzeba wyplenić. Wprowadzono nam nowe, bo musimy przymusowo serwować w zimie, w lecie zimowe takie drinki. Urwanie głowy, bo one są skomplikowane w robieniu. Halama? Hajo, są drzegasze ibe, hajo ibe, o. Hala? Okejla? Ca ibe na. To teraz przeszło. 13 juanów to jest $1.40 za kawę. Sprawdzam na najtańszej kawie, bo jak wrzucę kawę kupując, testując i wrzucę za dużą sumę, to mi odbija, bo na naszych systemach jest całkiem inna cena ustawiona, całkiem inną cenę wysyła Lakin bezpośrednio do telefonów klientów. I dlatego testujemy na telefonach klientów. Typowe Lokin logo, zamówienie od razu wysyła QR. QR można wysłać normalnie telefonem do sklepu i oni realizują. Nie zgadniecie, co jest najdroższym kosztem w naszym sklepie. Chusteczki. Chusteczki są biodegradowalne i każdorazowo są robione ze specjalnej mieszanki bambusa. I musimy kupować od Lakina, nie możemy zamawiać sobie na zewnątrz. A teraz o finansach. Wynajem miesięczny tej dziury 5000 juanów to jest 800 dolarów. Prąd i wszystko kosztuje mnie. Ha! O, już działa wszystko fajnie. Na. Kejlama. Okej. Okay.
i wracamy do tego. Prąd nas kosztuje drugie tyle. Bo to w gruncie ekspresy do kawy i wody do kawy. Przejdę dookoła, bo one tutaj robią, wydrukują audyt tego całej transakcji, żebyśmy mogli pokazać Lakinowi, jakie problemy są, a przy okazji sobie wypiję kawę. Jest dzisiaj 37 stopni, ale nie ma wilgoci, więc da się znieść mój wysuszony fokus, już resztki z życia, dam go następnemu siesie. Ona na eBay ma San Juana. I nowe auto trzeba będzie jakieś kupić, albo odkupić od firmy, bo firma się pozbywa dwóch samochodów. Wracając właśnie do kosztów. Prąd również $1000, pensja pracownic. Mamy 5 pracownic, pół etatu i jednego takiego menadżera, audytora, który przychodzi i sprawdza za nas. Ja tutaj jestem w niedzielę, ja zawsze pilnuję w niedzielę, sprawdzam wszystkie problemy. Kolega jest w trasie, bo on sprzedaje duże maszyny do maszyny produkcyjne różnego rodzaju, żywieniówka, a głównie wtryskarki do plastiku. Napiłem się kawy. Tu były dwa sklepy, jeden zabudowano, rozbitą dziurę. Dwie dziewczyny będą robiły tipsy i masaż pyska u góry. To jest typowa zabudowa, ja już wam chyba parę razy pokazywałem, ale jeśli nie, to pokażę jeszcze raz. Tutaj chłopak otworzył gitary. To wszystko się ostatnio otwarło, bo to miasto wybudowało i COVID zabił praktycznie wszystkie. Szczyżarnia do włosów tutaj jest, szybkie nudle. I powiem wam, wpompowali pieniądze. Przyznam uczciwie, że my też sięgnęliśmy ręką po pieniądze miejskie. Na bo to jest jak gdyby rewitalizacja biznesu, także oni nam troszeczkę dołożyli do przejęcia. Szukamy, mamy na celu następne 4 takie małe lakiny, takie dziury w ścianie, żeby je wykupić, ale bardziej na wsi. I mówimy dalej. Pensje właśnie pracowników to jest 4,5 tysiąca juana, audytor chłopak 6 tysięcy. 4,5 tysiąca to jest $700, na pół etatu 25 godzin, 28 godzin. To są wszystko lokalne. Mamy sobie na pół etatu dorabiają tutaj, wiek średnio 28 do 35 lat. Tutaj właśnie było KTV, ale się zamknęło, no bo są inicjatywy takie rządowe, żeby czyścić. Kultura trąbienia jest uwielbiana przez Azjatów, oni lubią hałas i łomot. Dobrą sprawą tego trąbienia jest, że człowiek się uczy kontrolować nerwy. Przyznam, że w Chinach nauczyłem się bardzo dużo panować nad sobą i nad reakcjami i reagować wolniej, bardziej stoicko. To jest zaleta kultury azjatyckiej. Ten pan w żółtym kasku, tam był następny, to jest dostawca delivery. Tutaj dziedziczka ma sklep z nudlami, tylko to jak biedniejsza dziedziczka, bo ma Beijinga chińską podróbkę, terenówkę. Jak widzicie, na wsiach dziewczęta wracają do tradycyjnych strojów, czyli noszą tą górę taką chińską, wyciętą, kwiecistą, kolorystyczną. Także tutaj na wsi jest całkiem inaczej, całkiem inne Chiny, nie te Chiny. Prawdę mówiąc, pomiędzy moim miastem Suzhou, a tymi Chinami tutaj lubię te Chiny. Rozglądam się, tak prawdę mówiąc, za mieszkaniem tutaj, żeby kupić mieszkanie, bo jest jeszcze wciąż normalnie. W każdym razie no, pieniędzy im tutaj nie brakuje. No bo tutaj wszystko fabrykanci, dziedziczki, córki fabrykantów i tak dalej, więc inwestują na prawo i na lewo. Wracając do kawiarni. Całe koszta, które nas obejmują właśnie, to są te stałe koszta, czyli pensje, wynajem, prąd. Do tego kupujemy koszta zmienne, czyli koszta materiału. Sprzedajemy dziennie około 150 różnych napoi. Cena ich się waha pomiędzy 13 juanów, czyli to jest $1.50, a 35 juanów to prawie $5. Co interesujące, jest nakład miesięczny kosztów nas wszystkich, czyli kawa, mleka, wody i tak dalej. To jest około 50 tysięcy juanów, to jest $7000. Po tym wszystkim nam zostaje, powiem wam tak, na czysto do podziału między mnie a kolegę nam zostaje $3000. Czyli po zapłaceniu pensji, rentu, wynajmu i tak dalej, na waciki wystarczy. A następna dziedziczka, tylko ta dziedziczka, znam tą dziedziczkę tutaj, bardzo ładna,
Tyle, że ma brata, no to odpada. Ona ma po lewej stronie włosy, a po prawej stronie pazurki. No proszę, znowu trąbienie. Ruszyli tą ekonomię tutaj troszeczkę. Ruszyli, ale jest różnica, albo inaczej. Zanim zobaczymy cash flow, to zajmie trochę czasu. Ten chłopak ode mnie bierze tutaj olej. Zmienia olej, myje samochody, robi cuda niewidy. Bardzo szybko. Następna szczyżarnia. Tutaj dużo dziewczyn sobie koloruje włosy. I po prawej stronie mamy bloki. Wysokie bloki, ale to są 25-piętrówki. Jedne z pierwszych, które tu się budowały, już mają 15 lat. Właściwie ten zestaw im tutaj dobudowano, zanim otworzono galerię. Na pierwszych 4 piętrach tych bloków jest galeria, która... Dziura była ogromna, jak się tutaj wyjeżdżało, więc ręcznie ją tak zaklajstrowali. Polewają wodą, żeby nie popękał ten gips. Widziałem, że tutaj jakieś mistrze męczył się z tym. No i właśnie dobudowano tutaj to centrum takie zakupowo-serwisowe. Tutaj jest szybki, coś takiego jak Family Mart, on się nazywa Shifen. To jest 365 dni w roku otwarty, 24 na godzinę. To jest nowa sieć, to jest chińska sieć z Shandongu. Biura podróży padły, patrzcie. Wszystkie biura podróży padły. Nie ma, kompletnie zero podróży, tylko wewnątrz Chin. No i co jeszcze? Właściwie to byłoby tyle na tyle. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Tak wkleiłem, żeby podzielić się z wami. Bardzo, bardzo się cieszę z tego nabytku, gdyż lokalizacja jest bardzo fajna i od razu do nas się przytuliły 2-3 biznesy. Japońska restauracja, nudle, z tyłu tam jakieś tam pierożki. Luck & Coffee, tak się nazywa ta sieć. Też wspominałem kiedyś, to jest syndrom albo fenomen Starbucksa. Jak się otworzy gdzieś jakaś kawiarnia dookoła, no to biznes od razu się rusza. Muszę przyznać, że przyznać się do tego, że 100 metrów dalej jest Starbucks. Także nie wahałem się zainwestować tutaj pieniędzy i szukamy następną lokalizację pod Lakina, gdzie będą również blisko Starbucks, bo jakoś Starbucks, nie wiem, przyciąga szczęście, feng shui, do robienia interesów. Mówiąc o interesach, podchodzę do tego w Chinach jak Chińczycy, jako sport. Chińczycy nie robią pieniędzy dla pieniędzy, robią pieniądze raczej dla ryzyka, dla radochy, rozrywki, dla poznawania ludzi. Pieniądze to jest jak gdyby półprodukt tego, albo inaczej, jak gdyby coś dodatkowo, wartość dodana. Stąd też podejście ludzi jest inne. Proszę bardzo, tu są następne nudle. Te nudle tutaj są z dalekiego zachodu Chin. Tutaj mikro koreańsko-japońska restauracyjka. Znowu szczyżarnia nowa, nie? Ale tutaj jest szczyżarnia i płyny do szczyżarni. Dużo tutaj jest dziewcząt w tej okolicy, stąd też bardzo dużo zakładów kosmetycznych. Tu jest zakład kosmetyczny, następny się będzie otwierał za winklem. Trochę ciuszków. Zresztą to jest centrum tutaj zakupowe. Ciekawostka taka, młode dziedziczki lubią jeździć smartami. Te starsze dziedziczki, zamożniejsze, mają kierowcy, mają tak zwane fangcha, czyli mają wena, który w środku ma siedzenia fotelowe, takie klubowe, często ma plazmę wsadzoną w środku. Ta tutaj widzę ją właśnie, że z kierowcą jeździ często. W środku raz się uchyliły drzwi, no to ma tam living room piękny. Takie coś kosztuje, taki Mercedes $300,000, jest bardzo drogi, no bo jest moda na to. To się chyba u was w Polsce nazywa Vento. Powtórzę się jeszcze raz, tyle na tyle, to by było tyle na tyle. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam rodaków w Polsce, na świecie i we wszechświecie. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat.